Dzień dobry. Przede wszystkim mam nadzieję, że was wszystkich nie zanudzę. Tak, to dzisiaj właśnie poopowiadamy sobie chwilkę o czymś takim. Nie wiem, czy widać też wideo, czy nie, ale o samochodziku Deep Racer. Porozmawiamy sobie o tym, czym on jest, co się z nim robi, czemu ja się nim zajmuję i w sumie, co może się wam w nim spodobać. Jeżeli chodzi o mnie, to pracuję w Duco. Duco to jest firma, która oferuje usługi dla danych newralgicznych. My umożliwiamy uporządkowanie, łączenie, aplikację danych, wyszukiwanie jakichś rozbieżności między dwoma źródłami, obsługę tych rozbieżności, raportowanie, audytowanie do tego wszystkiego. To jest głównie nasz bzik. Poza tym od około 3 lat jestem AWS Hero. To jest taki program, który Amazon stworzył, aby wyróżnić osoby, które są zaangażowane w budowanie różnych społeczności wokół produktów AWS. To umożliwia w zasadzie kontakt z osobami z AWS, jeżeli cokolwiek potrzeba. Czasem mamy nawet wjazd bezpośrednio do twórców serwisów i usług. I w drugą stronę pozwala też podtrzymać komunikację i zbierać informacje, żeby przekazywać AWS, żeby mogli swoje produkty poprawiać i usprawniać i rozwijać. Od około 4 lat właśnie ścigam się Deep Racerem i jestem jednym z liderów społeczności Deep Racera, a poza tym czasami też coś upiekę, czasami coś napiszę, no różne hobby mam. Deep Racer, przepraszam, kilka informacji, bo ja nie wiem w sumie, czy widać, czy nie widać, czy muszę wyłączyć teraz współdzielenie, czy nie. Czy Patrycję, czy widać w ogóle moją kamerkę, czy... Tak, na twoim podglądzie widać, także jak ktoś chce, to oczywiście można sobie powiększyć to okienko i zobaczyć w większym rozmiarze. Dobrze, tyle mi wystarczy. Deep Racer to jest właśnie takie autko. Ma ono kamerkę, komputer. W zasadzie to jest to autko zdalnie sterowane po prostu. Ma na sobie komputer, on ma tam procesor Intela. Działa na nim Ubuntu, można dosłownie podpiąć sobie klawiaturę i monitor i po prostu pracować na tym aucie jak na desktopie. Da się. Może nie jest to super doświadczenie, ale da się, sprawdzałem. Ma sensory. W tej wersji podstawowej jest jedna kamerka. W wersji rozbudowanej on tutaj ma hub USB, więc można podpiąć dwie kamerki i LiDAR, czyli taki skaner laserowy otoczenia. On wykrywa odległość obiektów dookoła i tym podobne. Jest, no oprócz tego, że jest komputer, który jest podłączony do układu sterowania, więc można decydować, czy jechać szybciej, czy wolniej, w lewo, w prawo. Jest też na nim oprogramowanie w oparciu o Robotic Operating System. To jest taki sprytny, jak to nazwać? Ciężko powiedzieć system. No trochę system, ale generalnie jest tak, że powstała taka zbieranina narzędzi, w ramach których można tworzyć modele 3D odzwierciedlające rzeczywiste produkty. Producenci na przykład różnych silników i innych urządzeń robotycznych tworzą takie wersje wirtualne swoich produktów i można z nich sobie złożyć własne jakieś narzędzie, jakiegoś robota tym podobne, oprogramować i później to oprogramowanie, które steruje w symulacji, steruje też w rzeczywistości. I ten samochodzik też ma właśnie taki swój wirtualny odpowiednik, który wykorzystywany jest do... Jest wykorzystywany do tego, żeby trenować to auto, żeby mogło jeździć sobie po torze. A propos tego trenowania, autko wykorzystuje uczenie przez wzmacnianie, czyli reinforcement learning. Działa to, może tak, generalnie jeżeli chodzi o uczenie maszynowe, są jakby takie 3 rodzaje, które się wyróżnia. Jest to uczenie z nadzorem, bez nadzoru i przez wzmacnianie. Uczenie z nadzorem to jest takie, w którym no, do treningu
sieci neuronowej, która tam jest wykorzystywana pod spodem, to jest taki, no, można powiedzieć, model statystyczny na sterydach czy matematyczny. Na wejściu podaje się dane, które normalnie by taka sieć dostawała na wejściu, oraz przekazuje się też oczekiwane odpowiedzi. Używa się to w czasie treningu, jakby trenuje się tą sieć neuronową, ten model tak, żeby później, jeżeli przekaże się dane bez odpowiedzi, to ten model jest w stanie jakby odgadnąć, jak należy sklasyfikować te dane, albo na przykład przewidzieć coś w przyszłości. Uczenie bez nadzoru też wykorzystuje dane, ale z kolei nie ma odpowiedzi, tylko próbuje znaleźć jakby jakiś sens w tych danych, które otrzymuje. Próbuje albo zgrupować podobne obserwacje, albo znaleźć coś, co się wyróżnia. Na przykład są takie systemy, które biorą na wejście dane lub metryki z systemu komputerowego i wykrywają anomalie, żeby zgłosić, że jest prawdopodobnie jakiś intruz w systemie. Jeżeli chodzi o uczenie przez wzmacnianie, nie mamy tych odpowiedzi, nie mamy też danych. Zamiast tego definiujemy kilka rzeczy. Jedną z nich jest środowisko. No, w naszym przypadku dla DeepRacera jest to tor, na którym on jeździ i uczy się w symulacji. Poza tym przestrzeń akcji, czyli dozwolone zachowania, które może ten DeepRacer podjąć. DeepRacer jest tak zwanym agentem, czyli czymś, co podejmuje decyzje i je wykonuje w tym środowisku podczas treningu. I funkcję nagrody, która ocenia podjęte decyzje. Lubię to nazywać, że daje punkty. Przy czym, jeżeli mówimy o podejmowaniu decyzji, w praktyce to wciąż jest w środku sieci neuronowa, która bierze zakodowany obraz z kamery, koduje go do postaci ciągu liczb, daje to na wejście sieci neuronowej i na wyjściu jest odczytywany wynik jakichś obliczeń, który zostaje później zdekodowany do konkretnej akcji, czy jedziemy prosto, w lewo, w prawo, szybko, wolno. Trening odbywa się w iteracjach, w ramach których agent podejmuje kilka prób wykonania zadania. W każdej z nich odbywa się seria kroków. W zasadzie obrazek po lewej przedstawia taki przykładowy krok, bo agent obserwuje w nim swoje otoczenie, podejmuje jakąś decyzję, czyli wybiera, jaką akcję ma wykonać. Natomiast oprócz tego jest liczona nagroda w oparciu o tę decyzję i stan środowiska oraz agenta. No, w przypadku, gdy liczymy nagrodę, wiemy na przykład, w jakich współrzędnych na to, że znajduje się samochód, w którą stronę jest skierowany, właśnie jaką decyzję podjął. Wiemy o tym, jak wygląda na przykład środkowa linia, jak przebiega zgodnie ze współrzędnymi środek toru, po którym samochód powinien się poruszać, ale też wiemy na przykład, jak daleko jest od środka toru. No, tam jest kilka jakby danych, które wchodzą na wejście funkcji nagrody, a wychodzi liczba, czyli właśnie ile punktów otrzymuje samochód za wykonaną akcję w tych warunkach, jakie akurat miały miejsce. I ta obserwacja, czyli to, co widział samochód, decyzja, którą podjął, i nagroda zostają zapisane jako zbiór danych wejściowych i dopiero w oparciu o to jakby następuje trenowanie i powstaje nowy model decyzyjny agenta i zaczyna się nowa iteracja, w ramach której samochód podejmuje decyzję i próbuje znów wykonać zadanie. W naszym przypadku jest to próba ukończenia okrążenia. Na tym obrazku po prawej jest taki jakby uproszczony tor. Można sobie to wyobrazić, że tak może trochę wyglądać zadanie DeepRacera. Ono jest zazwyczaj troszkę bardziej złożone. Ale wyobraźmy sobie, że mamy samochód i on ma dojechać do mety. Nam zależy, żeby jechał środkiem, więc za decyzję o tym, żeby znaleźć się na środkowych polach, dostanie 2 punkty. Ale jeżeli pojedzie boczkiem, to wciąż jest nie tak źle, bo w sumie to może dojechać do celu, więc dostanie 0,2 punktu. Ale jeżeli zjedzie z kolei z drogi, to wtedy nie dostanie nic, próba się kończy, musimy zacząć od nowa. Tutaj ten samochód, jak widać, nie poradził sobie idealnie, to znaczy nie poradził sobie też źle, bo dojechał do mety. Natomiast nie wybrał tej idealnej trasy. To wynika z tego, że jak zaczynamy naszą symulację, w której samochód uczy się jeździć,
No, nie mamy tak naprawdę żadnej wiedzy odnośnie tego, jak zachować się, jakie charakterystyczne części z obrazu wejściowego należy ocenić jako ważne, żeby podjąć decyzję, żeby na przykład jechać środkiem, czy żeby skręcić w lewo, czy przyspieszyć, czy zwolnić. Więc na początku jakby samochód podejmuje decyzje trochę losowe, a później nawet je często zmienia nieco. To się nazywa eksploracja. Po prostu sprawdza, a jeżeli podejmę taką decyzję, to czy dostanę wyższą nagrodę, czy nie. A z czasem, jak już trening następuje i ten model decyzyjny się poprawia, samochód coraz bardziej zaczyna eksploatować ten swój model, więc już rzadziej będzie podejmował decyzję, to ja nagle spróbuję skręcić w tę stronę, żeby zobaczyć, co się stanie. Zamiast tego po prostu stwierdzi, ok, mam jechać tak, więc tak będę jechał, bo mi się wydaje, że to jest dobre zachowanie. I później ten model decyzyjny można wykorzystać czy w wyścigach wirtualnych, czy w wyścigach fizycznych. Wtedy już jakby nie mamy tej części eksploracji, gdzie próbujemy troszkę zmienić zachowania. Po prostu samochód jedzie i decyduje się na swoje zachowanie w oparciu o swój model. Przygoda z Deep Racerem zaczyna się w konsoli AWS. Po zalogowaniu do niej należy wybrać serwis AWS Deep Racer. Tam znajdziecie taki całkiem intuicyjny serwis, który chowa przed użytkownikiem większość kwestii technicznych. Ja osobiście lubię mówić, że Amazon stworzył serwis, który pokazuje, że uczenie maszynowe nie gryzie, że nie trzeba jakby znać bardzo wielu zagadnień technicznych. I jeżeli, no, jak osoba wejdzie tam, musi wykonać właściwie minimum kroków, żeby po raz pierwszy wytrenować swój model w oparciu o domyślne wartości, bo Amazon jest dość dobry w podpowiadaniu domyślnych wartości na początek. Żeby uruchomić trening, potrzeba około 10-15 minut. Serwis podpowie zarówno jakie akcje podejmować, jaką przykładową funkcję nagrody można wybrać, podpowie w jaki sposób skonfigurować sam trening, jakie akcje samochód powinien móc wybierać. W zasadzie jedyną rzeczą, której nie podpowiada, to nazwa trenowanego modelu, więc to trzeba wymyślić sobie samemu. Po zakończeniu treningu jest możliwość ściągnięcia modelu, wgrania go do samochodu. Można też ten model zgłosić do wyścigów wirtualnych, czy to będzie ligowy, czy społecznościowy, bo można tworzyć własne wyścigi też. I można też pobrać sobie logi z treningu, które mają informacje o tym, w jakiej sytuacji znajdował się samochód, jaką podjął decyzję i jaką dostał za to nagrodę, i wykorzystać je do analizy treningu. W zasadzie, kiedy zaczynałem ścigać się, to tutaj niewiele było różnicy. Też była dostępna konsola. Natomiast no, sporym problemem były koszty treningu. W chwili obecnej jest jakby sufit na koszt za godzinę. To wciąż nie są małe pieniądze, bo to jest chyba 3,5 dolara za godzinę treningu. Ale w 2019 potrafiło to chyba sięgnąć 16 dolarów za godzinę. Tam były jakieś absurdalne już właściwie wartości, więc rachunki to tam były dość ciężkie, jak ktoś chciał się ścigać zawodowo. Tu w zasadzie powstała alternatywa w postaci społeczności i projektów, które ta społeczność stworzyła. Ja osobiście Deep Racer najbardziej lubię właśnie społeczność. Założyliśmy ją w 2019 po konferencji AWS Summit w Londynie. Od tamtego czasu spotkaliśmy w niej w sumie ponad chyba 40 tysięcy osób, 42 albo 43 tysiące w chwili obecnej, taki jest licznik. Część ściga się od samego początku, regularnie dołącza ktoś nowy. Obecnie na przykład pojawia się bardzo dużo nauczycieli, którzy zastanawiają się, jak mogą wykorzystać Deep Racera w szkole. Pierwszą motywacją społeczności było to, że no, Deep Racer jest fajną zabawką, więc rozmawiajmy sobie o tym. Ale właśnie potem szybko pojawił się temat rachunków i w poszukiwaniu oszczędności pojawiły się różne projekty, a to do analizy logów, żeby jakby wydajniej trenować i mniej czasu poświęcić na błędne decyzje w treningu.
a to do trenowania lokalnego, czyli można jakby, jest projekt, który umożliwia stworzenie całego tego środowiska do trenowania, które jest dostępne w konsoli DeepRacera oficjalnej i trenować to albo na lokalnym komputerze, albo z wykorzystaniem usług uruchomionych przez EC2, można mieć te spot instances, w sumie nie wiem, jak to się po polsku mówi, chyba też się mówi spot instances. Można sobie właśnie uruchomić takie tańsze instancje serwerów w Amazonie i na nich trenować. Od kilku lat te projekty społeczności tak naprawdę dają większe możliwości trenowania i niższe rachunki niż konsola AWS-u. Zaobserwowaliśmy w sumie też ciekawą zależność, że im więcej się pomaga innym w nauce i doskonaleniu strategii ścigania, tym lepsze ma się samemu wyniki. Stąd no, pojawia się dość dużo osób, zadają pytania i zazwyczaj jest ktoś, kto chętnie odpowie. To chyba, że to jest pytanie typu daj mi nagrodę, żebym wygrał. No to no, może być różnie, ale jak ktoś zadaje pytania, im bardziej są konkretne i interesujące, tym większa jest szansa, że dostanie odpowiedź. W tym wszystkim powstały nowe przyjaźnie, chętnie się spotykamy czy przy zawodach, czy na konferencjach. Część osób ze społeczności zostało pracownikami AWS, część pracowników AWS zostało członkami społeczności. Współpracujemy ze sobą, w sensie społeczność i AWS nad rozwojem DeepRacera, wspieramy osoby z problemami technicznymi. W zasadzie to był jeszcze w sumie jedna z dodanych wartości społeczności przy DeepRacerze, bo support od AWS-u jest płatny, chyba że chodzi o billingi. Więc jak komuś coś nie działało, no raczej nie będzie płacił, nie pamiętam ile tam dolarów miesięcznie, żeby móc zadać pytanie, że coś mu nie działa, no to może przyjść do społeczności i ludzie zaczną sprawdzać, znajdować odpowiedzi i ewentualnie, jeżeli okaże się, że jest jakiś błąd, to zgłoszą to do AWS-u i ktoś to prędzej czy później naprawi. I rozwijamy, tak jak mówiłem, niezależne projekty razem. Tu ciekawostka jest taka, że zastanawialiśmy się, czy AWS będzie w porządku, nie będzie protestował, czy burzył się, że nie trenujemy sobie w ich symulatorze i nie płacimy za niego, kiedy się ścigamy. Ale okazuje się, że im to nie przeszkadza, mimo że wydłubujemy kawałki ich kodu z ich środowiska i no, jakby udostępniamy niezależnie. Oprócz społeczności w DeepRacerze jest też fajna liga. Liga wciąga chyba najbardziej. Każdy powyżej pewnego wieku może wziąć udział w zawodach i zakwalifikować się do finałów. Zawody odbywają się wirtualnie i na fizycznym torze. Jest też osobna liga dla studentów. Tu chodzi o to, że tak jak mówiłem, to potrafi być dość droga zabawa i mieliśmy wcześniej studentów, którzy na przykład podbierali karty kredytowe rodzicom, a potem dostawali rachunki. Fajnie się to odkręcało, więc Amazon wychodząc naprzeciw tutaj uczniom stworzył serwis, w którym nie potrzeba podawać metody płatności, ale czas trenowania jest ograniczony i tam są wymagania odnośnie członkostwa. W samych zawodach można a to wygrać samochodzik, taki jak ten tutaj mój. Można dostać też całkiem konkretną gotówkę. Pierwsza nagroda w tym roku to było 10 tysięcy dolarów, z tego co pamiętam, a chyba pula nagród to jest około 20 tysięcy. A chyba najfajniejsza jest możliwość wyjazdu do Las Vegas na finały. Osoba, która się zakwalifikuje do mistrzostw, finałowych mistrzostw, dostaje bilety samolotowe, 5 lub 6 nocy w ładnym hotelu, wejście na konferencję AWS reInvent, kieszonkowe na żarełko, no i szanse na jeszcze więcej ścigania. Wyścigi wirtualne są stosunkowo proste. Tak naprawdę to jest dokładnie to samo, co się dzieje podczas treningu, tylko no, to samo? No prawie to samo. Po prostu bierze się ten model, który się wytrenował, wciska się przycisk zgłoś mnie do wyścigu, mówi się chcę wypróbować ten model i czeka się kilka minut, dostaje się wynik, ile czasu zajęło, jakie miejsce się zajmuje,
Można obejrzeć sobie wideo ze swojego przejazdu i znowu ściągnąć logi, żeby je przeanalizować i podjąć decyzję, co robić dalej. Oprócz tego są właśnie wyścigi fizyczne. Wyścigi fizyczne odbywają się w różnych okolicznościach. Jedną z nich jest, są te konferencje AWS Summit. To są takie szanse, takie miejsca, w których można zakwalifikować się do mistrzostw. Czasem bywają też takie okazyjne wyścigi niezależne, często z nimi po prostu można przynieść swój model i można go puścić na samochodziku, żeby zobaczyć, jak jeździ. Tym bardziej, że no, samochód jest dość spory i tory też są dość duże, więc zazwyczaj ludzie w domu jednak nie mają toru, żeby przetrenować swoje modele. Wtedy tego typu właśnie zawody pozwalają sprawdzić, jak się udał trening. Szczególnie, że trenowanie fizycznie, szansa do ścigania się na torze jest dość ważna, bo trening do jazdy na torze fizycznym jest całkiem inny niż trening do jazdy wirtualnej. W przypadku wyścigów wirtualnych tak na dobrą sprawę dąży się do tego, żeby mieć tak zwany overfit, czyli żeby przetrenować swój model, a to wynika z tego, że no, ma się idealne warunki, samochód się w ogóle nie trzęsie, kolorki są zawsze, zawsze dobre. W przypadku jazdy takiej, jak tutaj widać na filmiku, no samochód widzicie, że dość nieźle się trzęsie na wszystkie strony. On ma też dość miękkie sprężynki, te amortyzatorów, więc no, ten obraz się ciągle przechyla. I jakikolwiek cień sprawia, że samochód widzi całkiem co innego niż człowiek. Przebarwienia następują, bo ta kamerka nie daje przecież idealnych kolorów. No, bardzo wiele rzeczy może pójść nie tak, więc jakby już ten trening do jazdy na torze jest dużo, dużo trudniejszy. Właściwie mówi się, że w przypadku jazdy wirtualnej ćwiczy się po to, żeby jechać jak najszybciej, a w przypadku jazdy fizycznej dąży się do tego, żeby mieć jak najstabilniejszy model. Już trochę w sumie wspominałem o mojej samej przygodzie z Deep Racerem, ale w sumie początek to miałem w 2018 roku. Byłem w Vegas, kiedy został ogłoszony Deep Racer i wróciłem stamtąd z samochodem, bo każdy, kto się dostał na warsztaty, mógł dostać samochód. I w sumie to fajnie. Przywiozłem sobie pudełko i wsadziłem je pod biurko w pracy i nie ruszałem przez pół roku. Do momentu, aż pojawił się pierwszy ogłoszony wyścig w Londynie podczas konferencji AWS Summit. Ja chciałem w sumie tam zrobić okrążenie, tak żeby samochód najlepiej, żeby nie wypadł w ogóle z toru. Jeżeli będzie poniżej minuty, to już jest w ogóle super, bo wiedziałem, że podczas reinventów no, okrążenie zrobione w minutę to był naprawdę dobry czas. W rezultacie moje okrążenie miało poniżej 10 sekund, a ja wróciłem do domu z trofeum. Chwilę potem ruszyła liga wirtualna, do której dołączyłem i rozpoczęła się też aktywność społeczności. Ja zacząłem rozwijać projekty do analizy logów i zacząłem prowadzić też bloga dla społeczności. W ten sposób, rozwijając ciągle moją technikę, udało mi się zakwalifikować do mistrzostw i pojechać do Las Vegas. I tam udało się spotkać z tymi wszystkimi osobami dookoła świata, które, no, które właśnie udało mi się poznać wcześniej wirtualnie. Zacząłem też o tym wszystkim opowiadać na konferencjach, tym na reinvent. W sumie na reinvent było najciekawiej. Co prawda wtedy, jak pamiętam z tego zdjęcia, to w ogóle nie miałem głosu. Zdarłem sobie tak gardło doszczętnie, że brzmiałem jak no jakby ktoś pocierał dwie zardzewiałe blachy o siebie. Ale udało mi się, zaliczyłem prezentację podczas reinventu.
A teraz biorę udział cały czas w lidze i w różnych innych wydarzeniach, czy to publicznych, czy prywatnych. Na przykład w tym roku przyjechałem do Toronto, żeby komentować wyścigi dla innych uczestników. A jeżeli chodzi o różne wydarzenia prywatne, no zdarzyło mi się kilka razy prowadzić warsztaty dla firm, a także udało się zorganizować wyścig w Duco u mojego pracodawcy. Mnie osobiście w tym wszystkim najbardziej teraz trzyma, nawet nie tyle samo ściganie, co ten entuzjazm i ciekawość. Jak ktoś się pojawia, nagle jest zainteresowany i chce wiedzieć jak najwięcej, jest zdeterminowany, żeby jak najwięcej detali poznać i jak najbardziej poprawić swoje wyniki. Próbuję się nauczyć czegoś nowego i w sumie bardzo lubię pomagać osobom, które właśnie do tego dążą. A osobiście moją taką ambicją jest to, żeby pomóc na tyle dużej grupie osób wejść na odpowiedni poziom, żebym tak naprawdę nie mógł się już zakwalifikować do finału. Wtedy jakby poczuję, że rzeczywiście jako społeczność zrobiliśmy kawał dobrej roboty, kiedy już będzie na tyle trudno, że sam nie będę mógł się załapać do ścigania. A wtedy bym chciał pomóc stworzyć narzędzia i platformę, takie medium, w ramach którego te osoby będą mogły dzielić się tym z kolejnymi chętnymi. Wróćmy w sumie do pytania z samego tytułu. Czy to jest nauka, czy to jest zabawa, czy sport? W sumie sam sobie zadaję to pytanie od czasu do czasu i nie mam jasnej odpowiedzi. Wydaje mi się, że to jest po trochu wszystko. Bo jeżeli spojrzymy na naukę, no to dość oczywistym jest, że potrafi wciągnąć i daje szybki start, ale później się robi coraz trudniej. Trzeba troszkę zrozumieć mimo wszystko, jak działa uczenie maszynowe, chociaż ciekawostka, zdarzyło się już, że osoby przychodziły na warsztaty, wytrenowały model. Ten model sobie poradził całkiem nieźle, zajmował jakieś drugie, trzecie, czwarte miejsce w jakichś zawodach. A jeszcze nie do końca wiedziałem, na czym to polega. Dopiero jakby to zrozumienie przyszło później na jakby jako efekt uboczny tego. Drugą rzeczą, którą ja zauważam, jest tak zwane uczenie poboczne. Mieliśmy na przykładzie gościa, który przyszedł i powiedział, że to jest takie super i on chce się nauczyć i on chce trenować, ale jego nie stać, żeby korzystać z konsoli, bo to jest strasznie drogie. I w sumie w 24 godziny gość od użytkownika Windowsa bez jakby umiejętności technicznych zbyt zaawansowanych nauczył się tworzyć nowe serwery, uruchamiać je, instalować całe oprogramowanie z Dockerem, z Gitem, uruchamiać trening lokalnie, nauczył się korzystać z terminala Linuxowego, nauczył się łączyć konfigurację sieciową, żeby móc pobrać czy obraz z treningu, czy logi w czasie rzeczywistym, a tydzień później już umiał odrobinę Pythona, był w stanie wczytać logi do Jupyter Notebook i wykonać analizę, zrobić kilka wykresów, podjąć jakieś wnioski i wyciągnąć z tego jakieś wnioski i zaczynał już pomagać innym osobom. I z takiego uczenia pobocznego na przykład korzystają różne firmy. Taką pierwszym wow, pamiętam, było, mieliśmy firmę publikującą jakieś treści, już nie pamiętam, to był DNP chyba się nazywało, z Japonii. Oni mieli kilkadziesiąt osób, które chcieli po prostu nauczyć korzystania z uczenia maszynowego, więc uruchomili program treningowy dla DeepRacera. Potem pamiętam był DBS, to jest Development Bank of Singapore. Oni zrobili trening dla wszystkich pracowników. To było ponad 3000 osób, które zaczynały trening z uczenia maszynowego od tego, że musiały się ścigać DeepRacerem. A teraz w sumie to wszystko jakby przyćmił JP Morgan Chase. Tam stworzono cały program treningowy, który nazywają prawami jazdy, driving license. Osoba, która przejdzie trening, w chwili obecnej dostaje chyba srebrne prawo jazdy. Jeszcze tworzą kolejne złote i platynowe.
w ramach tego srebrnego prawa jazdy ktoś musi wytrenować model, zaplanować swój budżet, zainstalować lokalny trening w chmurze i lokalnie, wykonać analizę logów i wziąć udział w zawodach. I w sumie fajnie, ciekawa zabawka i tym podobne, ale każdy, kto ma srebrne prawo jazdy, wie, jak zalogować się do konsoli AWS, wie, jak obserwować swoje rachunki i monitorować, czy przypadkiem nie zużył całego budżetu, wie, w jaki sposób optymalizować koszty, żeby, no przynajmniej ma takie wyczucie, że można optymalizować koszty, żeby właśnie nie zużyć swojego budżetu zbyt szybko, no i nauczył się odrobiny programowania. I takie osoby często, które przez coś takiego przechodzą, pojawiają się w społeczności. Mamy właśnie wielu pracowników JP Morgan Chase w społeczności, którzy też odpowiadają na pytania innych, dzielą się doświadczeniami. Więc rzeczywiście ta nauka jest, no, występuje. Zabawa, no również. Mamy ciekawe wyzwania, można trochę poeksperymentować z autem i z oprogramowaniem. Z takich ciekawostek w tym roku, jak skończyliśmy już wyścigi w Vegas, kilku członków społeczności pożyczyło sobie autka od Amazona, podmieniło na nich firmware, stworzyli własną wersję, która miała też zestaw narzędzi diagnostycznych i zaczęli zbierać dane z jazdy auta dookoła toru. Tam były trzy tory w sumie i zauważyliśmy, że te same modele zachowywały się na różnych torach, więc zaczęli analizować, zbierać informacje, co samochód widzi, jakie wzorce na obrazie wykrywa i jakie decyzje podejmuje w zależności od toru, ale nie tylko. Okazuje się na przykład, że no, rozładowanie baterii, która napędza silnik, to rzeczywiście może sprowadzić auto do tego, że będzie raczej jechało wolno. Ale okazuje się, że na przykład jeżeli rozładuje się trochę bateria zasilająca komputer, bo to jest osobna bateria zazwyczaj tutaj na wierzchu na tym aucie, to wtedy też samochód zaczyna robić dziwne rzeczy. Okazuje się, że bateria musi być w pełni naładowana i chyba nie przegrzana, żeby samochód podejmował decyzję z wystarczającą wydajnością, aby jeździć szybko. Z innych ciekawostek okazuje się, że na przykład wymiana amortyzatorów na twardsze sprawia, że jak najlepszy ścigający się miał czas koło 13 sekund na mistrzostwach, auto z niezłym, ale nie najlepszym modelem było w stanie jechać w czasie 11 sekund dookoła toru w obie strony, czy się puściło do przodu, czy do tyłu, auto po prostu przyspieszało o 2 sekundy, bo miało o wiele lepszy obraz. Dochodzi do tego troszkę robótek ręcznych. Tak jak mówiłem, z torami bywa ciężko. Wydrukować sobie to jest dość droga zabawa, miejsce też jest wyzwaniem, więc ludzie zaczynają kombinować. A to robią sobie tor wyklejany taśmą, a to na przykład zbierają się razem, malują coś na dyktach. No, pomysłów jest wiele po to, żeby jakby dać sobie szansę nauczyć się jeździć fizycznie, po to, żeby móc później konkurować w zawodach. Jest też, poznaje się wielu przyjaciół, to nie ukrywam, to jest fajne. Jak pojechałem do Toronto, w sumie to ja chyba nikogo nie znam, wydawało mi się, że nikogo nie znam z Toronto. Jak się zdziwiłem, jak się okazało, że przyjechały 3 osoby, które mieszkają w okolicach Toronto, które już poznałem właśnie przez społeczność. No i oczywiście Las Vegas. No, wiele można powiedzieć o Las Vegas, ale jeżeli ktoś powie, że tam się nie można bawić, to no, chyba się nie zgodzę. No i teraz sport. No, rywalizacja chyba jest tym, co najbardziej, no, chyba najbardziej wciąga w Deep Racerze tak naprawdę, bo każdy chce być lepszy od innych, chce być lepszy od siebie wczoraj, a też to wymaga wysiłku. Ale się w sumie zastanawiam, na ile Deep Racer jest poważnym sportem, tak szczerze powiedziawszy. A to dlatego, że na przykład okazuje się, że IndyCar, czyli taka Formuła 1 amerykańska, oni mają coś, co nazywają Indy A Challenge. Uniwersytety dostają bolidy IndyCar,
To jest takie autko, które kosztuje około miliona dolców. Zamiast miejsca dla kierowcy, czy w miejscu dla kierowcy jest zamontowany komputer sterujący całym autem. No i studenci uczą się, jak wytrenować to auto, żeby jeździło, wyprzedzało inne auta, żeby no, nie zderzyło się ze ścianą i tym podobne. Pod tym względem, no, to nie jest poważny sprzęt, można powiedzieć. No to Deep Racer ma autko z średniej półki. Czasem się zdarzy, że pojedzie szybciej, czasem się zdarzy, że pojedzie wolniej. Sporo zależy od tego, na jakie auto się trafi podczas zawodów. Pod tym względem można by było stwierdzić, że no Deep Racer nie jest jakby poważną alternatywą czy poważnym sportem, ale z drugiej strony, jak spojrzeć na to, co się działo przez ostatnie 4 lata, 4-5 lat już prawie, no to widać, że zmienia się poziom, na jakim realizowane są zawody. Jest coraz więcej wysiłku wkładane w to, żeby osoby, które organizują wyścig, no, były w stanie realizować go na odpowiednim poziomie. Są usprawnienia dla samochodów. To na przykład, że sprawdziliśmy, że amortyzatory mogą poprawić wydajność samochodu. No już teraz ludzie z Amazona wiedzą i już szukają takich amortyzatorów i patrzą, czy mogliby na przykład podmienić we wszystkich autach, które będą jeździć dookoła świata na przykład. Wiemy, co na przykład, że jest problem, jeżeli chodzi o kalibrację auta, bo wiele zależy od tego, czy komuś się dobrze skalibruje auto, czy nie. Każde z tych aut musi być skalibrowane do jazdy prosto, szybko i wolno przed wyścigiem. To już jest rozmowa o tym, jak przygotować na przykład taki firmware, żeby samochód był w stanie się sam kalibrować. Więc z jednej strony chyba jeszcze nie do końca jest to poważny sport, bardziej jednak zabawa. Ale z drugiej strony wirtualne wyścigi w sumie nie mają tych bolączek, więc tam już można się, tam to już jest rzeczywiście wyścig zbrojeń. Są ludzie, którzy mają serwery w piwnicy i grzeją je dniami i nocami, przynajmniej nie muszą ogrzewać mieszkań w zimie. I wtedy jakby wyciągają, już walczą o kolejne mikrosekundy poprawek, żeby wyprzedzić kogoś. Więc pod tym względem wydaje mi się, może się zbliża do takiego poważnego sportu, a może tak naprawdę nigdy celem samym w sobie sport nie był, tylko to, żeby dać ludziom okazję nauczyć się czegoś nowego, pobawić się dobrze i trochę porywalizować ze sobą, a na koniec po prostu spotkać się, porozmawiać, nauczyć czegoś nowego, może nawet stworzyć sobie jakąś nową karierę. Więc może nie do końca, ale jednak trochę sport w tym wszystkim jest. Teraz jakby wracając do tego, jak można zacząć, bo na razie mówiłem dużo o tym, co jest, czego nie ma, jak to działa i tym podobne. Żeby zacząć jazdę Deep Racerem, potrzebne jest no, konto AWS, trzeba trochę chcieć, być ciekawym, bo to nie jest, to znaczy, to jest coś, co można zrobić w ciągu godziny, ale jak chce się robić dobrze, no jednak potrzeba troszkę wysiłku. Ale nie jest potrzebne przede wszystkim właśnie auto. Ja wiem, że ta bestia kosztuje około 400 dolców. Ta bardziej zaawansowana, której nie polecam kupować, żeby nie było, kosztuje 700. A nie polecam, bo w sumie nikt z niej nie korzysta, wszyscy ścigają się tymi podstawowymi. Nie potrzeba mieć tego auta. Jak się przychodzi na zawody, na konferencje, to wtedy samochody są przygotowane przez AWS, przez pracowników AWS. Nie potrzeba mieć doktoratu z uczenia maszynowego. No, ja nie mam doktoratu z uczenia maszynowego. Zaczynałem 4 lata temu, czy tam 5. Minęło to teraz już trochę czasu, wciąż się jeszcze ścigam, wciąż wiem jak. Czasem jeszcze uda mi się coś poprawić. Czasem nie, oczywiście to jest trochę prób i błędów. Ja osobiście nie zmieniłem kariery na uczenie maszynowe, ale to wiem mniej więcej, na czym niektóre rzeczy polegają, wiem, z czym to się je, jestem w stanie porozmawiać sobie z osobami, które pracują z danymi u mnie w firmie i jesteśmy w stanie jakoś się dogadać. Więc dało mi to pewne zrozumienie i pewną rozrywkę i przede wszystkim dało mi naukę takich rzeczy, których się nie spodziewałem, jak właśnie prowadzenie społeczności i tym podobne. No ale doktorat z uczenia maszynowego nie jest potrzebny.
Żeby zacząć, no najpierw trzeba oczywiście zalogować się do konsoli AWS, wejść do tego serwisu AWS DeepRacer. Ja osobiście polecam, żeby zacząć od tego, tam jest taka sekcja, nazywa się Get Started. Tam jest seria poradników, na czym polega trening, na czym polega reinforcement learning, jak zacząć trenować pierwszy model. Można zacząć ten trening i dołączyć do wyścigu, to jak zaczyna się po raz pierwszy na swoim koncie, ma się 10 godzin treningu za darmo. Można dołączyć do społeczności, bardzo polecam i zapraszam. Tam, jeżeli jest tylko chęć, jeżeli chcesz, możemy pomóc, jak rozwinąć swój trening w konsoli. Jeżeli chcesz zrobić to bardziej zaawansowanie, to doradzimy, w jaki sposób można skonfigurować sobie lokalny trening. No i baw się dobrze, przy czym kontroluj wydatki. Bardzo, bardzo, bardzo polecam kontrolować wydatki, bo to się może wymknąć spod kontroli i mieliśmy już takie sytuacje. Niektóre z nich można odkręcić, niektóre troszkę mniej, ale im szybciej się ktoś nauczy zarządzać wydatkami na DeepRacera, tym większa będzie w tym wszystkim korzyść dla takiej osoby. Teraz, jeżeli chodzi o przyszłość, chciałbym w sumie wspomnieć troszkę o tym, o lidze. W tym roku trochę zmienia się formuła ligi. Dotychczas było tak, że mieliśmy głównie wyścigi wirtualne, były one podzielone na dwie dywizje. Jedna z nich była otwarta dla wszystkich i tam było trochę prostsze zadanie. Druga z nich była taka, trzeba było się do niej zakwalifikować przez tę otwartą. I było zadanie trudniejsze, ściganie się z botami na torze. A potem najlepsze osoby z tej dywizji brały udział w finale, który był streamowany na żywo na Twitchu. W tym roku to się zmienia. Ściganie wirtualne będzie kładło nacisk na regiony. W sumie jednym z takich problemów. To, czym się charakteryzuje DeepRacer i jego wyścigi w chwili obecnej, to to, że najwięcej osób ścigających się jest w Ameryce, w Europie, w rejonie Chin i stamtąd jakby była większość osób, które przyjeżdżały na mistrzostwa. Amazon już od dawna zastanawiał się, w jaki sposób to zrobić, żeby jednak dać szansę osobom z tych rejonów, w których ciężko jest skonkurować. No, jeżeli gość jest w stanie kupić sobie dwa serwery, wsadzić do piwnicy wyładowane kartami graficznymi do treningu, no to jeżeli przeciwko niemu startuje, powiedzmy, student albo jakiś młodszy programista z Kenii, no może mieć problem, żeby dogonić go z wynikami. Stąd Amazon właśnie postanowił postawić nacisk na regiony w tym roku i to sprawia, że co prawda w Ameryce, czy w Europie, czy w Chinach może być troszkę trudniej się zakwalifikować, chociaż nie do końca, ale to dowiemy się tak naprawdę na pewno w następnym tygodniu. Ale właśnie w takich miejscach jak Afryka, Bliski Wschód, Australia i tam rejon Filipin, Malezja, te kraje, teraz będą lepsze szanse, żeby się zakwalifikować i wziąć udział w finałach, co osobiście uważam, że jest świetnym pomysłem. Ale szczegóły tego wszystkiego tak naprawdę poznamy dopiero w następnym tygodniu. Liga wystartuje równo za tydzień od teraz. Zachęcam do włączenia się. A co będzie potem, to w sumie ciężko powiedzieć. No, DeepRacer nie jest jedynym produktem edukacyjnym AWS. Pierwszy był DeepLens. W sumie DeepLens miał dokładnie taką samą kamerkę, jak ma DeepRacer. Niektórzy mówią, że to w zasadzie jest DeepLens na kółkach. No ale DeepLens zakończył swój żywot w 2024 roku. Jakoś chyba się nie przyjął tak bardzo. Oprócz tego jest jeszcze Deep Composer, który miał zrewolucjonizować, no nie miał zrewolucjonizować rynku muzyki, ale miał pokazać, jak można wykorzystać modele generatywne, żeby tworzyć muzykę. No Deep Composer też jest strasznie cicho teraz, więc podejrzewam, że też wkrótce będzie ogłoszenie jakiegoś zakończenia wsparcia dla produktu. Ale DeepRacer nie ucichł, jest wciąż o nim głośno, jest promowany, są organizowane zawody, więc wiele wskazuje na to, że będzie wciąż rozwijany i może nawet się pojawią jakieś nowości. Zobaczymy. Ten rok
dopiero się zaczyna. Jeżeli chodzi o wyścigi, zobaczymy, co będzie. No, to ja w takim razie dziękuję.